Tutaj, tu. Zapraszam do mnie. Ja jeszcze raz chciałam uspokoić Państwa, którzy są w innej sali. Zostanę tak długo, ile Państwo będziecie mnie potrzebować. Liczymy również na głosy krytyczne, bo po to tutaj dzisiaj jesteśmy. Bardzo proszę, Pan się nazywa jak? Mirosław Mazurek, kłaniam się, mogę? Pani Marszałek, mam takie pytanie, a mianowicie dzisiaj to całe spotkanie przebiega pod hasłem chrońmy dzieci i naszą młodzież. Chciałem uprzejmie Panią zapytać, na jakiej podstawie wchodzi tutaj już w przedszkolach uczą dzieci jeść robaki? Ale skończę. Drugie. Nasza młodzież, tak jak Pani tutaj właśnie pięknie mówi, że od tego czasu jest jak gdyby szkolona na mięso armatnie do Ukrainy. Dlaczego my nie bronimy swojej ojczyzny tutaj w Polsce? Pani mówi, przed chwilą powiedziała, że Ukraińcy walczą za nas. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, dlatego że ile lat Polska była, zawsze walczyła za siebie, za ojczyznę. Natomiast nigdy w ten sposób nie wyrażała się i nie uzewnętrzniała swoich, że tak powiem, emancypacji do innych ludzi. Owszem, byli Ben, Dąbrowski, którzy walczył, ale to jednostki i miał ku temu jak gdyby zaplecze. Dlaczego pani nas tutaj nasyła na Rosję, na wojnę? Broń Panie Boże, broń Panie Boże. Ale dajmy dokończyć. Szanowni Państwo, u nas można zadawać pytania. Rozumiem, że to jest koniec pytania, tak? Ślicznie dziękuję. Proszę o odpowiedź. Ale to proszę poczekać, bo ja tak lubię patrzeć w twarz temu, kto mi zadaje pytania. Otóż, szanowny Panie i proszę Państwa, Panie Mirosławie, absolutnie czegoś takiego nie powiedziałam. Natomiast do tego drugiego pytania się odniosę najpierw. Otóż w naszej historii, ja jestem historykiem z wykształcenia, to nie tylko BEM, nie tylko Kościuszko, ale także żołnierze napoleońscy, którzy jako jedyni byli najwierniejsi Napoleonowi. Wiele innych przykładów. Powiem tak, przez całą naszą historię to Polacy walczyli za wolność naszą i waszą na całym świecie. Po raz pierwszy ktoś inny walczy o naszą wolność. I dlatego trzeba wspierać Ukrainę, bo to tam się leje krew, tam są czołgi rosyjskie, tam są niszczone domy, tam są gwałcone kobiety. Jeśli Ukraina przegra, pan myśli, że Rosjanie nie posuną się dalej? Oczywiście, że się posuną dalej. A kto jest następny? Państwa bałtyckie i Polska. Dlatego trzeba zatrzymać Putina tam na Ukrainie. I dlatego trzeba pomagać humanitarnie, dyplomatycznie i wojskowo. Trzeba pomagać. Taka jest moja odpowiedź. Oczywiście pan się nie musi ze mną zgadzać. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak mamy dwa różne punkty widzenia, ja nigdy się z nikim nie kłócę ani nie spieram. Wiem, pan zostaje przy swoim, ja przy swoim. Podałam argumenty, pan podał swoje. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę. Otóż proszę państwa, ja jeszcze raz podkreślę. My jesteśmy partią wolnościową. Jak słyszę, że mamy być ograniczani także w przedszkolach, bo tu chodzi o stołówki w przedszkolach, w szkołach, gdzie każe nam się ograniczać ilość jedzonego mięsa, gdzie nam się sufluje, że zdrowe to są robaczki, jakieś tam, prawda, jakieś tam te ślimaczki, czy tam jeszcze coś, ślimaczki to jeszcze, to jest rarytas, ale co tam nam proponują, co tam, szarańcze, ograniczoną ilość ubrań w ciągu roku, no proszę Państwa, to jest, tak, nabiał, wszystko jest złe, to jest, proszę Państwa, szaleństwo. To jest szaleństwo, na które my jako Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzimy, nigdy. Polacy mają sami decydować o tym, co chcą jeść, gdzie chcą wyjechać, jak chcą żyć, jak chcą wychowywać własne dzieci, w co się ubierać. To jest ich prawo i my tego prawa będziemy przestrzegać. Taka jest moja odpowiedź na pańskie dwa pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy.